Witam serdecznie na pierwszym omówieniu kart zacznę od kart neutralnych. Będzie to 10 kart neutralnych, które omówię w tej części omówienia. W kolejnych będą się pojawiać kolejne karty neutralne oraz karty podzielone na klasy. Więc będziemy każdy odcinek będzie dotyczył jednej klasy, a więc mogę rozpocząć te omówienia dopiero w momencie, gdy będziemy znać wszystkie karty danej klasy. Zaczynamy, z tego też powodu zaczynamy od kart neutralnych, bo dla poszczególnych klas mamy po 9 kart mniej, więc możecie się spodziewać tych omówień, gdy już poznamy wszystkie karty, wtedy będę mógł wyrazić o nich swoje opinie. Na pierwszą kartę wybram oczywiście księcia Renatala, bo o nim wiemy już najwięcej, bo on już się sprawdza w tym momencie, bo on już w tym momencie jest w grze. Karta bardzo, bardzo grywalna. Karta, która odmieniła metę o 180 stopni, można powiedzieć. Zaczęły się pojawiać talie, których nie widzieliśmy przed wejściem księcia Renatala. Mamy teraz, można powiedzieć, nawet taką metę trochę midrange'ową, bym powiedział, bo mamy midrange szamana w mecie, mamy midrange huntera w mecie, lub beast huntera, zwał jak zwał. Mamy quest huntera dzięki temu w mecie. Mamy Prestor Druida, który zaistniał dopiero po wyjściu księcia Renatala. On, można powiedzieć, że nie istniał za bardzo, tak? Sama Lady Prestor istniała, ale nie była ona grana za bardzo. Nie miał ten deck sensu. W momencie, gdy mamy większą ilość smoków, no to ten Prestor Druid ma sens. Więc ten książę Renatal bardzo, bardzo namieszał w mecie. Więc myślę, że on cały czas będzie grywalny. Myślę, że przez całe półtora roku, gdzie on będzie w mecie, nawet ciut więcej, będziemy go widywać prawdopodobnie bez przerwy w jakimś deku, bo to 10 HP jednak czasami robi nam różnicę, pozwala nam przeżyć ciut dłużej, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w mecie nie będzie deku, który będzie chciał go wykorzystywać. Nie wiem, czy to będzie deck tier 1, czy to będzie deck tier 4, natomiast sam książę Renatal będzie grany, no i fajnie, że każdy go dostał za darmo, bo dzięki temu może sobie pograć 40 kartami w talii, czy 40 HP. Super sprawa. Jeżeli miałbym oceniać w jakiejś skali, no to jeżeli chodzi o grywalność karty, to myślę, że spokojnie można mu dać taką piąteczkę nawet, bo będzie grany cały czas. Dalej przechodzimy sobie do kapłana resztek. Jest to nawiązanie do kapłana uczty, karty, która kiedyś była u Priesta. Kapłan resztek ma statystyki 2-3 za 2 punkty many, prowokację oraz mechanikę nasycenie. Czym jest mechanikę nasycenie? Działa ona w ten sposób, że gdy ginie nasza, jeżeli mamy tą kartę na ręce, kartę z nasyceniem, i ginie nasza sojusznicza jednostka, to wtedy to nasycenie się proguje, tak? Czyli w przypadku tej karty musimy mieć ją na ręce i w tym czasie muszą zginąć 3 nasze sojusznicze jednostki, aby wyciągnąć ten efekt, tak? Aby otrzymać ten efekt nasycenia. Czyli jeżeli mamy tą kartę na ręce, gramy jakieś tokeny, 3 w stół powiedzmy, giną nam te 3 tokeny, to ta karta otrzymuje +2/+2 i już wchodzi w stół jako jednostka 4-5 za 2 punkty many. Do jakich talii to mogłoby się sprawdzić? Do agro talii. Czy agro talie będą sobie mogły pozwolić na to, żeby trzymać tą kartę na ręce, dopóki nie zginą jej 3 jednostki? To jest trudniejsze do przewidzenia, ale kiedyś mieliśmy taką kartę, która kosztowała nominalnie prawdopodobnie 7 punktów many, miała statystyki 5-5, później została znerfiona na 2-5. Był to taki creeper, taki robaczek, który zmniejszał swój koszt za każdą jednostkę, która zginęła. I to się świetnie sprawdzało w agrotaliach, bo mieliśmy najpierw darmowe 5-5, później to 2-5 już rzadziej grał, ale darmowe 5-5, gdy zginęło nam 7 jednostek, było super w agrotaliach. Czy 7 jednostek jest trudno stracić agrotalium? No nie, 3 jest jeszcze łatwiej. Więc ta karta ma szansę w jakimś token decku się pojawić. Bo otrzymanie takiej karty za 2 punkty many w stół jest jak najbardziej spoko. Ale w takiej globalnej ocenie ona ma szansę pograć, ale też pograć nie musi, więc to dla mnie jest takie 2-5. Niestabilny szkielet. Generalnie jest to karta, która została wpuszczona do gry ze względu na to, że więcej tych szkieletów dostał Mage, ale o tym w kolejnych odcinkach. Natomiast niestabilny szkielet sam w sobie, poza Mage'em, nawet w Mage'u, nie wiem czy będzie grany. Tak jak mamy teraz piranie, tak? Mamy te piranie, które może sobie generować na różne sposoby szaman. I szaman nigdy nie wrzuca piranii.
Szaman nie wrzuca piranii po prostu do swojego deku, chyba że kiedyś powstanie jakiś token, token szaman, bo jest taka szansa. Wtedy może sobie wrzucić piranie. Ale tak to gra piranie, gra tego murloka, który generuje mu piranie na rękę. Nawet widziałem, że ktoś grał takiego elementala, który przyzywa piranie. Tak samo będzie z tym magikiem, który będzie grał szkielety. On na różne sposoby będzie te szkielety generował, ale wątpię, żeby sam szkielet wrzucił do talii. Chociaż istnieje taka możliwość, bo tak mówię, tych synergii jest tam sporo, ale o tym też później. Jeżeli miałbym oceniać kartę samą w sobie, poza magiem, do którego być może zostanie wrzucony, no to by było 1 na 5 raczej. Bo nawet to 2 punkty obrażeń nie skłania nawet agrotali do tego, żeby ją wrzucić. Już bym wolał tego kapłana resztę chyba wrzucić do jakiejś agrotali niż ten niestabilny szkielet, bo on mnie tak słabo przekonuje. Maksymalna ocena, jaką mogę mu dać z perspektywy tego, że może mage to wrzuci, to jest takie 2 na 5. Uwolniona dusza. Okrzyk bojowy, jeżeli kontrolujesz lokację, czyli nową kartę w grze, odkryj kopię karty z twojej talii. Czym są lokacje? Lokacje są to karty, które nie są ani spellami, ani jednostkami. Są zagrywane w stół jako pewnego rodzaju ciało, tak? Bo te lokacje mają swoją wytrzymałość i zajmują miejsce na stole. Natomiast nie można ich atakować, nie można, przeciwnik nie może z nimi wykonać zbyt wielu interakcji. Lokacje są kartami, które pozwalają nam od razu po zagraniu użyć ich efektu różnego rodzaju, w zależności od klasy, bo każda klasa dostaje lokacje. Kosztują one, z tego co widziałem, od 1 do 3 punktów many, mają od chyba 2 do 3 punktów wytrzymałości, więc możemy tych lokacji użyć 2 lub 3 razy. Jak one działają? Od razu po zagraniu możemy użyć ich efektu, później musimy jedną turę poczekać. Czyli nie ma tak, że w następnej turze znowu możemy użyć efektu, tylko w następnej turze nie możemy użyć efektu, możemy użyć tego efektu dopiero po 2 turach od pierwszego użycia. I tak samo jest z trzecim użyciem, tak? Że musimy odczekać kolejną turę. Jakie są zalety tej karty, jeżeli chodzi o ogranie lokacji? Lokacje będziemy mieć maksymalnie 2 w talii, więc jest tak naprawdę nie do końca duża szansa, że ta karta nam po prostu tą kartę dobierze, tak? Odkryje kopię, przepraszam, karty z naszej talii. Odkrycie kopii jest znowu bardzo kombogenne, tak? Bo możemy potrzebować 3 egzemplarzy jakiejś karty, żeby zrobić jakieś combo. Więc też duża zaleta tej karty, bo tak naprawdę my decydujemy, kiedy użyjemy naszej lokacji. Więc możemy poczekać, nie używać tej lokacji, zagrać tą uwolnioną duszę i odkryć kopię jakiejś karciochy. Generalnie, patrząc z perspektywy tego, że niektóre lokacje kosztują 3 punkty many, wymagają odczekania tury, żeby użyć ich po raz drugi, oraz mają 3 punkty wytrzymałości, czyli możemy użyć tych lokacji 3 razy, to powoduje, że jak zagrywamy taką lokację w turze trzeciej, w czwartej nie możemy jej użyć, możemy użyć w piątej, nie możemy użyć w szóstej, możemy użyć w siódmej, więc ona kilka tur leży na tym stole, więc to uwalniona dusza może siąść. Mimo wszystko nadal oceniam tą kartę jako 2 na 5, bo tak naprawdę nie ma to ani jakichś super efektów, które wpływałyby bardzo na rozgrywkę, ani ta karta wcale nie musi być grana, ona może być grana w specyficznych deckach, ale nie jest to karta, która wchodzi do każdego deku z lokacją, powiedzmy. Zwłaszcza, że mamy destruktorkę zabytków, która może zniszczyć wrogą lokację. I wtedy, jeżeli w jednej turze zagrywamy lokację, to w następnej już niekoniecznie będziemy mogli użyć uwolnionej duszy. Niszczenie lokacji wydaje mi się, że ma potencjał, ale tylko w sytuacji, gdy lokacje będą zawładną metą, będą grały prawie w każdym deku i będzie zresztą jakiś tier 1 deck, który będzie bazował na lokacji. Wtedy ta destruktorka zabytków ma sens. Jaki jest też problem z tą destruktorką? Problem jest taki, że jeżeli lokacja ma 2 punkty wytrzymałości, no to przeciwnik i tak połowę tej lokacji może na przykład użyć instant, tak? Ale ta destruktorka ma większy sens, pod warunkiem, że tak jak mówię, lokacje będą grane. I destruktorkę oceniłbym już jako trójeczkę, jako 3 na 5.
Myślę, że destruktorka jest też spoko opcją w sytuacji, w której faktycznie Blizzard zdecyduje się na wypuszczenie większej ilości lokacji w przyszłości. Bo ja oceniam ją też z perspektywy przyszłości. Myślę, że jeżeli Blizzard wprowadził całkiem nowy typ karty jako lokację, która będzie pojawiać się w stole, to nie odejdzie od tego po jednym dodatku. Że te lokacje, jeżeli się Blizzardowi generalnie spodobają się graczom, to będą się pojawiały też w kolejnych dodatkach. No a to automatycznie skutkuje tym, że ta karciocha będzie wtedy z większym prawdopodobieństwem grywalna. Golem Grzechożerca, czyli karta epicka, która ma nasycenie 3, podobnie jak ta karta, o której wspominaliśmy wcześniej, i otrzymuje statystyki równe atakowi stronników, którzy go nasycają. A więc jeżeli ginie nam stronnik, który ma załóżmy 5 ataku, to golem otrzymuje plus 5, plus 5. Obstawiam, że nie musi on wyciągnąć całego nasycenia 3, tylko maksimum 3 w pewnym sensie. Czyli on, wydaje mi się, że będzie dostał te statystyki instant, czyli na przykład jeżeli zginie nam stronnik 1-1, to on automatycznie dostanie plus 1, plus 1, jeżeli zginie nam stronnik, który ma załóżmy 2 ataku, to dostanie plus 2, plus 2, jeżeli zginie nam stronnik, który ma 10 ataku, to dostanie wtedy plus 10, plus 10, czyli sumarycznie będzie miał tam 15 punktów, tak, statystyk. Karta jest słaba. Karta jest słaba, to jest chyba najsłabsza karta z tego omówienia, bo jest droga, bo nic nie robi. Tak naprawdę gdyby ta karta była tańsza, to byłaby grywalna potencjalnie. Natomiast 7 punktów many to jest zbyt dużo. To jest zbyt dużo, żeby taka karta miała prawo bytu. Ona nic nie robi na wejściu, tak? Nie ma żadnego zrywu, okrzyku bojowego, nic takiego. Tak jak mówię, gdyby ta karta była tańsza, to prawdopodobnie pasowałaby do agro talii. Czyli po prostu ginie nam coś z boardu i cyk, wstawiamy dużą jednostkę. Ale 7 punktów many to jest niewyobrażalnie duża ilość, żeby wstawić blanka, tak? Bo choćby ta jednostka miała statystyki 20-20, to ona wchodzi za 7 punktów many i nic nie robi. Jest tylko ciałem w stole. Dlatego to jest 1 na 5 karta raczej niegrywalna. Raczej taka mem karta bym powiedział. Może na arenie się przyda. Nienasycony pożeracz. Tu już jest ciekawsza karta. Okrzyk bojowy pożera wrogiego stronnika i otrzymuje jego statystyki, nasycenie 5, jego sąsiadów także. A więc jeżeli mamy tą kartę druidem na przykład, bo druid jest ją w stanie zagrać dosyć szybko, mamy ją na ręce druidem, gramy na przykład łuski druida, tak? Czyli przyzywamy sobie 7 whelpów 2-1, które tradują coś przeciwnikowi, to automatycznie to nasycenie się odpala do 5. Bez problemu tymi łuskami. Możemy to zagrać, tak jak mówię, druidem dosyć szybko, bo on ma rampę. Więc ta karta ma szansę pograć głównie u druida według mnie. Wątpię, żeby pograła w jakiejś innej klasie, ale ma potencjał. Jako karta z nasyceniem ma potencjał, bo to jest targetowalne. Więc jesteśmy w stanie tą kartą, powiedzmy, zniszczyć jednego wrogiego stronnika i jeszcze zyskać jego statystyki. Więc no zdecydowanie lepiej niż tutaj, tak? Jesteśmy w stanie zeżreć aż 3 stronników przeciwnika ze stołu, jeżeli tego przeciwnik tyle ma i gdzieś tam nasycimy to 5 razy, więc ta karta, nawet jeżeli jest top decku, to już coś robi, tak? Nie musimy czekać, nie musimy jej nasycać, możemy ją stop deckować i zabić jednego wrogiego stronnika i już jest spoko, więc Celestial Druid też może to chcieć grać, bo czemu by nie, bo sobie za 1 punkt many tak naprawdę zniszczy wrogiego stronnika, jeszcze dostanie swoje jakiegoś solidnego stronnika w stół, więc u Celestial Druida też ma to jakiś, powiedzmy, potencjał, więc ta karta będzie według mnie oceniona jako takie 3 na 5, 2,5, o, 2,5, bo ma szansę być grywalna, ale głównie w jednej klasie. Potencjał fajny, fajna karciocha generalnie. I następna karta to Czerwony Śledź. Czerwony Śledź ma prowokację. Twoi inni stronnicy niż Czerwony Śledź mają ukrycie. A więc to jest taka prowokacja, która powoduje, że przeciwnik nie może targetować naszych pozostałych stronników spellami. Oraz gdzieś tam chroni ich przed atakami z boardu, tak? Przeciwnik musi zabić nam śledzia, żeby móc targetować pozostałe jednostki. Wady i zalety karty. Wadą jest to, że jest mega droga. Więc jeżeli gramy jakimś combo deckiem i chcielibyśmy ochronić naszą jednostkę w stole, no to tą jednostkę musimy wstawić, powiedzmy, zatrzymany lub mieć już wcześniej w stole, żeby wstawić tego śledzia. Nie jestem przekonany co do niego. Nie jestem przekonany co do niego, czy on będzie miał
miał prawo bytu, czy on będzie grywalny. Ale sama idea karty mi się podoba. Nie jest to karta jakaś tam silna, czy ma szansę pograć, nie wiem. Ale to jest takie raczej 1,5, nawet dwójki nie mogę dać, bo po prostu jest za droga. Miała być za zadanie chronienie naszych jednostek, naszego bohatera, ale zawsze są obszarówki i te pozostałe jednostki, które są w ukryciu, mogą być zniszczone na przykład Flamestrike'iem, czy Brawlem, czy czymkolwiek innym. Także takie 1,5 na 5 to jest chyba, myślę, maksymalna ocena, jaką mogę jej dać. I przechodzimy do Murlock Holmesa. Ci, którzy gdzieś tam oglądali już jakieś filmiki związane z Murlock Holmesem, to wiedzą, że on ma szansę nam odkryć aż 3 karty. Ma też szansę nie odkryć nam żadnej karty, bo wystarczy, że raz się pomylimy i już nie dostajemy żadnej karty z tam ręki startowej, ręki i talii przeciwnika, tak? Wystarczy, że raz się pomylimy. Nie wiemy dokładnie, według tych filmików, z tego co ja oglądałem, czy Murlock Holmes da nam zawsze wybór kart przeciwnika oraz kart, których on nigdy nie miał w talii. Czy na przykład wybierając z ręki początkowej, możemy też podejrzeć karty, które on normalnie w talii gra. Wtedy mamy większą szansę na pomyłkę. Tego to nie było widoczne. To nie było widoczne na filmiku. Nie wiemy tego do końca, więc to się dopiero sprawdzi w grze, ale i tak uważam, że ta karta, pomimo jakiegoś tam hype'u, który na nią przez moment był, uważam, że jest po prostu słaba. I o ile to, nie wiem, w jakimś złodziej rogalu, być może w jakimś złodziej pryście, bo powiedzmy taki archetyp też jest leciutko puszowany przez Blizzarda, być może będzie puśnięty bardziej w przyszłości, miałaby szansę pograć, no to poza tymi dwoma klasami z jakiegoś tam powodu, które z jakiegoś powodu innego mogłyby to grać, bo chciałyby mieć kopię tych kart, no to nie będzie grane, tak? To nie będzie grane, więc taka ocena też, myślę, maksymalnie 2,5 na 5, które mogę dać temu murloczkowi. I ostatnia karta na dziś, czyli Sir Denatarius. Karta, na którą poszedł ogromny hype, bo przecież to jest nowy, lepszy katun. No nie, to nie jest nowy, lepszy katun. To jest bardzo ciekawa karta, która jest wolna, bo kosztuje 10 punktów many, więc główną klasą, która może ją pograć, to jest oczywiście druid, no bo druidowi 10 punktów many to tak jak splunąć, że tak powiem. Rozdziel 5 punktów obrażeń między wrogów, kradzież życia, przypomnijmy. Nieskończony na scenie 1, zadaj o 1 punkt obrażeń więcej. Czyli za każdym razem, jeżeli mamy tą kartę na ręce, ginie nam jakaś jednostka ze stołu, no to on zadaje wtedy na wejściu o 1 punkt obrażeń więcej. Zacznijmy od zalet tej karty. Zaletą tej karty jest to, że robi coś na wejściu, czyli rozdziela to 5 punktów obrażeń minimalnie. Zaletą tej karty jest kradzież życia, więc nie dosyć, że rozdzieli to 5 punktów obrażeń, to jeszcze podleczy nas za 5. Czy może to być grane w jakiejkolwiek innej klasie niż druid? Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego, żeby jakakolwiek klasa chciała czekać z taką kartą do 10 tury, żeby coś tam zrobiła w stole. Dodatkową wadą tej karty jest to, że jeżeli ją stopdekujemy, to ona niewiele robi. 5 punktów obrażeń może nie usunąć między wszystkich wrogów, nie po stole, to też jest istotne, może nie usunąć żadnej jednostki. Faktycznie, może też uderzyć w twarz przeciwnika, jeżeli przeciwnik nie ma jednostek, ale jeżeli trafiamy na aggro deck, to ta karta, zadając 5 punktów obrażeń, nie robi nic tak naprawdę często, bo przeciwnik będzie miał więcej w stole, a więc musimy ją mieć wcześniej na ręce. Ulepszyć ją, tak jak wspomniałem przy poprzednich kartach, na przykład tymi whelpami druidowymi, tymi łuskami. Musimy ją ulepszyć jakimiś innymi jednostkami, które nam zginą ze stołu. Jest to karta, która jest według mnie bardzo przehypowana. Ona może być grywalna, nie mówię, że nie, bo może to wykręcić w skrajnym przypadku, pewnie nawet jakiś OTK, ale nie hypowałbym jej tak aż tak bardzo i dałbym jej ocenę maksymalnie 3 na 5. Dajcie znać, co wy sądzicie o tych kartach, zapraszam do kolejnych odcinków, które będą na YouTubie i do omówień, które robię na Twitchu.
Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.